Zapraszamy do Mafia Shop, oficjalnego sklepu mafia.pl, w którym znajdziesz książki autora kanału w wersji papierowej i elektronicznej, a także unikatowe tematyczne gadżety. Mafia Shop. Oficjalny sklep kanału mafia.pl. Semion Jutkowicz-Mogilewicz uważany jest za jednego z najpotężniejszych mafijnych bossów w historii. Mimo iż od prawie 30 lat poszukiwany jest przez służby na całym świecie, wciąż pozostaje nieuchwytny. Jego koneksje sięgają najważniejszych urzędników państwowych, a majątek, jaki zgromadził, wyceniany jest na miliardy dolarów. Według informacji uzyskanych przez FBI, Mogilewicz urodził się w żydowskiej rodzinie 30 czerwca lub 5 lipca 1946 roku w Kijowie. Ukończył ekonomię na Uniwersytecie Lwowskim, po czym w latach 70. zajął się nielegalnym handlem walutą, za co został dwukrotnie skazany. Jego pobyt za kratami nie trwał długo i już na początku lat 80. Mogilewicz, zwany Siewą, zaczął dorabiać się dużych pieniędzy. Pierwszą fortunę zbił na Żydach emigrujących ze Związku Radzieckiego do Izraela i USA. Przyszły mafiozo po atrakcyjnej cenie skupował kosztowności zdesperowanych emigrantów, obiecując późniejsze rozliczenie w twardej walucie. Pieniądze jednak nigdy nie zostały wypłacone, przez co tysiące rodzin utraciło swoje majątki. Po zgromadzeniu pierwszego dużego kapitału Siewa przeprowadził się z Kijowa do Moskwy, gdzie nawiązał kontakty z członkami Sącewskiej Braci i gangu Lubierostkaja. Wiele źródeł opisuje go jako ojca chrzestnego obu tych organizacji, jednak najprawdopodobniej kieruje on własnym syndykatem, blisko współpracując z najważniejszymi przedstawicielami rosyjskiej mafii, dla której pierze brudne pieniądze. Międzynarodowa kariera Mogilewicza zaczęła się wraz z początkiem lat 90. Najpierw wyemigrował do Izraela, a następnie na Węgry, gdzie ożenił się i zaczął budować swoje przestępcze imperium. Rezydując w Budapeszcie, stworzył między innymi sieć agencji towarzyskich, przemycał narkotyki i papierosy, handlował fałszywymi jajami Faberge, a nawet uruchomił fabrykę broni, w której produkowano artylerię przeciwlotniczą. Dodatkowo inwestował w legalne biznesy, które były mu potrzebne do prania brudnych pieniędzy. W międzyczasie, po tym jak po upadku ZSRR w Rosji powstało wiele konkurencyjnych gangów, zlecić miał setki egzekucji, aby obronić swoją pozycję w półświatku. Kiedy jego majątek i koneksje weszły na kolejny poziom, postanowił poszerzyć swoją działalność o następne kraje. Zainwestował i otworzył firmy w ponad 25 krajach, między innymi w Czechach, Izraelu, USA, Bułgarii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Austrii czy Gruzji, w której, aby ułatwić przemyt narkotyków, wszedł w posiadanie linii lotniczych. W 1994 roku w Rosji przejął również jeden z największych prywatnych banków – Incombank. Instytucja finansowa pod rządami Mogilewicza przetrwała jednak tylko 4 lata, po czym upadła po tym, jak oskarżono ją o pranie mafijnych pieniędzy. Według FBI Siewa przynajmniej raz odwiedził również Polskę. Wynika to z zarejestrowanej w 1994 roku rozmowy telefonicznej prowadzonej z Warszawy z człowiekiem przebywającym w Wiedniu. Przestępcy omawiali wówczas współpracę z kolumbijskimi kartelami. Uważa się również, że w interesy Mogilewicza mieli być zaangażowani byli funkcjonariusze wojskowych służb informacyjnych. Pochodzący z Ukrainy boss współpracował również z mafią neapolitańską, z którą prowadził interesy narkotykowe i przemycał dla niej broń. Mafiozo podejrzewany jest także o handel uranem wzbogaconym, z którego tworzy się broń jądrową. Działając z tak wielkim rozmachem, Mogilewicz ściągnął na siebie uwagę służb z całego świata. W 1995 roku władze Wielkiej Brytanii zajęły na kontach jego firm 80 milionów dolarów, po czym dożywotnio zabroniły mu wjazdu do kraju.
Tego samego roku w ostatniej chwili uciekł z obławy, jaką przeprowadziła na niego policja w Czechach. Tamtejsze służby otrzymały wówczas informację, że Mogilewicz zjawi się w swojej restauracji u Cholubu, znajdującej się w Pradze. Kiedy funkcjonariusze wtargnęli do lokalu, mafioza już jednak nie było. Kilka minut wcześniej otrzymał cynk i uciekł praskiej policji sprzed nosa. Porażka policji w Czechach nie była wyjątkiem. Mogilewicz, posiadający kilka obywatelstw, wymykał się organom ścigania z wielu krajów, co w dużej mierze udawało mu się dzięki korzystaniu z 7 paszportów wystawionych na fałszywe dane. Wreszcie śledztwa przeciwko bossowi wszczęły również służby specjalne jak izraelski Mossad czy amerykańska CIA. Pod koniec lat 90. interesy Mogilewicza wzięło pod lupę również FBI, które zaczęło przyglądać się kanadyjskiej spółce YBM Magnex International, notującej podejrzanie wysokie wzrosty akcji giełdowych. Gdy okazało się, że jest to wielka pralnia pieniędzy, agenci FBI wkroczyli do siedziby głównej firmy znajdującej się w Pensylwanii. Wówczas skąd spółki w krótkim czasie wytransferowano wszystkie pieniądze, co dla inwestorów oznaczało 150 milionów dolarów strat. Po tych wydarzeniach nie tylko wystawiono za Mogilewiczem list gończy, ale nad jego głową w razie ewentualnej ekstradycji do USA pojawiło się widmo wyroku liczącego 390 lat. W tym samym okresie ujawniono, że rosyjska mafia pierze pieniądze poprzez Bank Nowego Jorku. Amerykańskim służbom udało się wtedy ustalić, że tylko przez jedno konto w ciągu niespełna pół roku przepłynęły ponad 4 miliardy dolarów brudnych pieniędzy. Szacuje się, że całkowita kwota przetransferowanej gotówki może wynosić nawet kilkadziesiąt miliardów. Choć dokładna analiza rachunków doprowadziła śledczych właśnie do Mogilewicza, nie został on w tej sprawie oskarżony. Po tamtych wydarzeniach FBI w Budapeszcie utworzyło specjalny oddział, którego celem było namierzenie i schwytanie Siewy. W 1999 roku po anonimowym donosie służby zlokalizowały dom mafioza znajdujący się w stolicy Węgier. Jednak i tym razem obława nie przyniosła żadnego rezultatu. Mogilewicz uciekł do Moskwy, gdzie kontynuował swoją przestępczą karierę pod nazwiskiem Siergiej Schneider. Jeszcze tego samego roku w Rosji odwiedził go dziennikarz Tom Mengold. W trakcie wywiadu Mogilewicz zapewniał, że jest jedynie biznesmenem, a zapytany o to, dlaczego ścigają go służby na całym świecie, z pełną powagą odrzekł: dlatego, że palę tak dużo papierosów. Don Semyon w Rosji może czuć się bezpiecznie, gdyż kraj ten zabrania ekstradycji swoich obywateli. Nie zostanie również zamknięty przez tamtejsze służby, gdyż jego znajomymi są najważniejsze osoby w kraju, które dbają, aby nie spadł mu włos z głowy. Były funkcjonariusz KGB i FSB Aleksander Litwinienko, który przed swoją śmiercią w 2006 roku ujawnił wiele tajemnic dotyczących rosyjskich służb specjalnych, wspominał między innymi o paraselu ochronnym, jaki nad Mogilewiczem rozpostarły rosyjskie władze. Semyon Mogilewicz, jeden z najbardziej poszukiwanych przestępców przez FBI, ma bliskie powiązania z najważniejszymi urzędnikami w Rosji. Dlatego FBI nie może go schwytać. Wszystko, co robi Mogilewicz, jest za zgodą służb specjalnych. Zarówno Litwinienko, jak i Leonid Derkacz, były szef ukraińskich służb bezpieczeństwa, potwierdzali, że Mogilewicz już od początku lat 90. żyje w bardzo dobrych relacjach z obecnym prezydentem Rosji. Na początku lat 2000 Don Semyon, będąc już niezwykle wpływowym przestępcą, miał pod kontrolą również międzynarodowy handel gazem ziemnym. Jego podstawiona spółka Eural Transgaz zaraz po rozpoczęciu działalności podpisała kontrakty na dostawy gazu z Gazpromem i Naftohazem. W pierwszym roku działalności spółka miała zarobić 200 milionów dolarów. Co ciekawe, gaz poprzez firmę Mogilewicza trafiał również do Polski. W 2003 roku PGNiG podpisało kontrakt z Eural Transgazem, mimo iż od jakiegoś czasu media informowały o podejrzanych powiązaniach spółki. Kiedy wreszcie po oskarżeniach FBI o współpracę z mafią zakończyła ona działalność,
Jej kontrakty przejął Rusukr Energo. Poza nazwą spółki niewiele się zmieniło, gdyż RUE również było częściowo kontrolowane przez Mogilewicza. Rusukr Energo skupowało surowce od Gazpromu, a następnie sprzedawało je na Ukrainę i dalej do Europy, w tym także do Polski. Szerokie koneksje Mogilewicza oraz sowite łapówki, na jakie mógł sobie pozwolić, sprawiały, że był on człowiekiem o ogromnych wpływach, którego krąg przyjaciół ciągle poszerzał się o kolejne postacie posiadające potężną władzę. Poza przywódcą Rosji do jego znajomych należą m.in. oligarchowie ze wschodniej Europy czy ludzie służb specjalnych z kilku krajów. Dietmar Klodo, terrorysta, który w przeszłości należał do frakcji Czerwonej Armii, w udzielonym wywiadzie opowiedział również o niegdysiejszych wpływach Mogilewicza na Węgrzech. Jak podaje, w latach 1993-1996 w swoim domu przy ulicy Wiśniowej 19 w Budapeszcie każdego miesiąca wręczał łapówki osobom, które wskazał mu Mogilewicz. Jedną z postaci, jakie wymienia Klodo, był Sándor Pinter, ówczesny krajowy komisarz policji, a obecnie minister spraw wewnętrznych Węgier, który pobierać miał regularnie 10 tysięcy marek niemieckich, aby policja przymykała oko na działania Siewy. Klodo twierdzi również, że w 1994 roku jego dom odwiedził również obecny premier Węgier Viktor Orbán. Wiosną 1994 roku tłumacz Mogilewicza przyniósł mi walizkę z milionem marek niemieckich. Pieniądze miały zostać przekazane młodemu mężczyźnie, który odmówił wejścia do mojego domu. Powiedziałem: mam walizkę z pieniędzmi i nie zamierzam z nimi wychodzić na ulicę. Jeśli odmówisz, zwrócę ją panu Mogilewiczowi. Przyszedł ze starszym mężczyzną i odebrali walizkę. Po wyborach do parlamentu zdałem sobie sprawę, że młodszym z nich był Viktor Orbán. Mogilewicz nazwał to kluczowym wkładem w kampanię wyborczą. Przekazywanie łapówek w domu Klodo miało być nagrywane ukrytą kamerą, a materiały stanowić swego rodzaju zabezpieczenie. Film, na którym Orbán odbiera walizkę, rzekomo został zabrany przez Mogilewicza do Moskwy. I jak w 2017 roku podała rosyjska dziennikarka śledcza, może on znajdować się w rękach prezydenta Rosji. Nietykalność Mogilewicza zakończyła się w 2008 roku, choć był to tylko krótki epizod. Został on wówczas aresztowany przez rosyjskie służby do sprawy sieci drogeryjnej Arbat Prestige i oskarżony o przestępstwa podatkowe. Zaskoczone na całym świecie media szeroko opisywały to przełomowe wydarzenie i zapowiadały wielkie zmiany w Rosji. Tymczasem półtora roku później Don Semyon był już na wolności, a jego areszt rozpatruje się w kategorii walki o wpływy na najwyższych szczeblach, związanych z polityką gazową pomiędzy Rosją i Ukrainą oraz zbliżającymi się wówczas wyborami prezydenckimi w Rosji. Od powrotu na wolność Semyon Mogilewicz cały czas przebywa na terytorium Rosji, której nie może opuścić z uwagi na grożącą mu ekstradycję. Mafiozo wciąż jest ścigany przez Interpol, a także powrócił na listę FBI najbardziej poszukiwanych przestępców. Amerykańskie władze cały czas wierzą, że uda się zamknąć jednego z największych mafijnych bossów w historii. Za pomoc w jego schwytaniu oferują $5 milionów.